Dzień dobry moi drodzy, ostatni już chyba film z tej takiej naszej serii rok po użytkowaniu, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. No i tym razem padło na chyba ostatnie już pomieszczenie, czyli garaż. Co prawda mieszkamy już tutaj ponad 2 lata, natomiast garaż zrobiliśmy na samym końcu i minął chyba już nawet też ponad rok, jeżeli chodzi o użytkowanie naszego garażu. Dla tych, którzy nie wiedzą, garaż jest dołączony do naszego domu, do naszego budynku. Garaż dwustanowiskowy, brama szerokość 5 metrów, czarna brama segmentowa, no i wymiary tutaj zbliżone, tam około 6x6. Tak by się to mniej więcej prezentowało. I teraz, żeby była jasność, to co widzicie za mną, ten bałagan, ja zrobiłem to, robię to celowo. Celowo tutaj pod film nie wymyślam, nie układam i tak dalej, bo to nie Instagram. Na Instagramie bardzo często widać garaże, które wyglądają jakby w ogóle nie były użytkowane, ale moi drodzy, takie właśnie są realia garażu. Prawdą jest na pewno to, że jeżeli ktoś buduje garaż, to ten garaż potem służy nie dla samochodów, a na pewno nie dla dwóch samochodów, jeżeli jest to garaż dwustanowiskowy, a służy jako po prostu taki magazyn, składzik, graciarnia. No i generalnie tak to wygląda. Na ten moment stoi tutaj tylko jeden samochód, reszta jest tak jak jest, bo cały czas się coś dzieje. No, takie są realia, słuchajcie, zobaczcie. Ostatnio przywiozłem jakiś cement. Tam leżą narzędzia, które teraz też są na ogrodzie. Potem jakaś trawa, nawóz, sprzęt na wynajem, jakieś paczki, rower, myjka, która... Bo to też nie jest tak, zaraz powiecie, że jestem bałaganiarz. Wcale nie. Ja generalnie bardzo staram się trzymać porządek, tym bardziej w moim królestwie, jakim jest garaż. Natomiast no, myłem to myjką bardzo długo, byłem zmęczony. Przychodzi do nas goście, no i on tak po prostu postawiłem. No i taka jest funkcja też między innymi garażu. Co tam dalej mamy? Robiłem oprysk, leży kosa, bo ja to też wszystko przed chwilą robiłem. Stoi kosiarka, jeszcze jakieś tutaj stare płytki, rzeczy gdzieś tam z mieszkania, trochę sprzętu, jeszcze po remontach farby, jakieś zdjęcia. Tutaj miejsce na szmatki, no tu jest bałagan, tu się przyznaję oczywiście. Regał też jest zapełniony, te wszystkie rzeczy są używane i tutaj słuchajcie, wiszą. Tak to wygląda i okazuje się, i oczywistym jest to, że garaż 36 metrów jest garażem, jest pomieszczeniem za małym dla domu. I teraz ja bym nie chciał się wspierać tutaj z wami, czy warto taki garaż stawiać, czy nie warto, czy warto go przyłączać do domu, czy dom z garażem, czy bez garażu, bo myślę, że odpowiedź jest prosta. Prawdą jest, myślę, jest oczywistym wręcz, że jeżeli macie kasę, no to taki garaż stawiacie. Nie rozumiem osób, które uważają, że garaż jest niepotrzebny, że szkoda kasy, że lepiej sobie postawić wiatę. No to chyba tak nie działa, no bo teraz tak, co, pytanie do osób, które nie mają garażu. Co robicie z tymi wszystkimi rzeczami i pierdołami, które znajdują się w garażu? Nie mówię już o trzymaniu samochodu w garażu, tylko o tym wszystkim dookoła, co jest tutaj, gdzie trzymacie te rzeczy. No przecież to się wala wtedy w domu, to się wala na strychu, trzeba po to wchodzić, stawiacie jakąś budę, jakiś, no nie wiem, szopę, coś takiego, no i tam to jest wszystko upychane, nie ma ładu i składu. I teraz tutaj oczywiście u nas, no niestety, z racji wykonywanej pracy, zawodu i tak dalej, dużej działki, dużej pokaźnej ilości sprzętu, której tutaj i tak jeszcze nie ma, bo część jest u rodziców, w związku z tym, że cały czas toczą się prace, no to garaż wygląda tak, jak wygląda i no, stoi tylko jeden samochód. Natomiast taki garaż jest nieoceniony, jeżeli chodzi o zimę, bo Zuzia nie skrobała szyb jeszcze ani razu. No ja teraz jeżdżę busem, no więc ten bus nie zawsze udało się zmieścić tutaj, chociaż w tym okresie zimowym starałem się, żeby tutaj był naprawdę duży porządek, też na ogrodzie się nic nie działo, więc nawet ten bus tutaj sobie wjeżdżał, słuchajcie, no i ja też nie musiałem skrobać. Natomiast uważam, że garaż 36 m2
jest za małym garażem. Jeżeli macie możliwość, jeżeli stawiacie taki garaż, proponowałbym postawić garaż o wymiarach, znaczy o powierzchni 50 metrów kwadratowych i żeby ta szerokość wynosiła minimalnie 7 metrów, wtedy stają dwa samochody i bez problemu przechodzicie, otwieracie sobie drzwi w zasadzie na pełną szerokość, można tak powiedzieć, a z tyłu wtedy dzieją się niesamowite rzeczy i tam może być wszystko. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o samą funkcjonalność garażu, obojętnie czy tu stoją samochody, czy tu nie stoją samochody, oczywiście warto taki garaż postawić. Nam się to osobiście sprawdza. Oczywiście, jeżeli nie macie kasy na garaż, no to wiata będzie też super, no bo wtedy też nie trzeba skrobać, coś tam zawsze pod tą wiatą postawicie i jest spoko. Natomiast jeżeli jest możliwość postawienia garażu, no to mistrzostwo świata. W garażu, słuchajcie, tak naprawdę za wiele rzeczy nie ma, żebym mógł wam powiedzieć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, no bo to miejsce też jest ograniczone. Natomiast jeżeli chodzi o, jak się cofniecie do tych materiałów wcześniej, jeżeli chodzi o takie regały, to one zdają egzamin. Gdybym miał miejsce tutaj, to na pewno postawiłbym sobie jeszcze jeden czy dwa. Nawet takie małe biureczko, w sensie blat, jeżeli tutaj jest porządek, a w większości czasu jest ten porządek mimo wszystko, no to na pewno spoko. Te wszystkie tam uchwyty, które pokupowałem, możecie sobie posprawdzać, one zdają egzamin. Jeżeli chodzi o wieszak rowerowy, no to jeżeli nie macie gdzie postawić tych rowerów, no to wy sobie, jeżeli jesteście facetem, no to sobie ściągniecie ten rower, ale wasza kobieta już niekoniecznie. Te półeczki stalowe, mistrzostwo świata, bardzo wytrzymałe, fajne, gdyby miał miejsce, znaczy można by było pewnie to upchnąć, to bym powiesił jeszcze jeden. Okno w garażu, to jest kwestia bardziej chyba wizualna, czy komuś się to podoba, czy nie. Nam to dodało troszeczkę takiej lekkości bryły z zewnątrz budynku i takie okno jest super. Zobaczcie, jest jasno, brama może być zamknięta i jest w porządku. Te wszystkie uchwyty, które tam są, to już wcześniej mówiłem. Ten jeden taki sobie metalowy domówiłem na jakieś łopaty i tak dalej. To jest super wytrzymałe. To jest jakiś badziew, więc lepiej dołożyć więcej pieniędzy i kupić sobie coś porządnego. Płytki na podłodze w garażu razem z odpływem, mimo że wykonywałem sam, to uważam, że wyszło super. Woda tutaj bardzo fajnie spływa i nie ma żadnego problemu. Te cokoliki są też porobione, no ale to jest znowu, widzicie, mało miejsca, wszystko porozstawiane, więc też ciężko jakoś tam super fajnie tą podłogę w garażu domyć. Natomiast wystarczy, jeżeli macie asfalt, kostkę i tak dalej, to nie ma problemu. U nas jest polna droga, więc niestety się unosi, jak widzicie, jest tutaj troszeczkę tego piachu, natomiast wystarczy miotła, kilka przyciągnięć i jest w porządku. Tutaj, no my w garażu mamy przyłączenie całe wody i tak dalej, jeżeli mógłbym to zrobić, to zrobiłbym to po prostu w kotłowni jakiejś, chyba że byłby większy garaż, a miejsce takie, które tutaj zrobiliśmy, jakiś prysznic, kran, ciepła woda, no sami widzicie, bez sensu. Co prawda było użytkowane to raz czy dwa, natomiast gdyby to był większy garaż, typu wszystko jest poustawiane, stoją samochody i to stoi wolne, to na pewno byłoby spoko. U góry mamy zwykłe świetlówki, jakieś tam LEDowe i tak dalej. Te, które montowałem, to też możecie cofnąć się do filmów, jak tutaj tworzyłem ten garaż. Świecą, jest jasno, super. No i czarna brama garażowa, którą mamy. Mamy od północy bramę, więc z nią się nic nie dzieje, natomiast jest czarna, jest matowa, widać wszystkie paluchy, jest porysowana, w sensie tego nie widać, trzeba się przyjrzeć, a jak jest jeszcze troszeczkę zakurzona, to jak nówka sztuka wygląda. Natomiast jeżeli jest umyta, to przez pierwszy dzień wygląda z bliska, z metra, takie ma jakieś tam ryski, no ale to na etapie budowy też gdzieś tam, no niestety, powstało. A jeszcze tak wyjdę na zewnątrz, bo tutaj też wiele ludzi
narzekało na początku, że o, jak wy mogliście sobie zrobić wjazd z tej strony. Ci, którzy nie wiedzą, projekt został zmieniony. Brama była w miejscu tego dużego okna, które tam widzicie, a tutaj były jakieś tam tylko małe takie świetliki porobione. Uważam, że ta zmiana na duży plus, przynajmniej na naszą działkę. Można sobie tutaj, mimo wszystko, że jest po Elce wjazd zrobiony, to i tak bez problemu sobie wjeżdżamy. Brama garażowa, cała ulica też jest pod delikatnym skosem, nie ma żadnego problemu. Uważam wręcz, że gdyby tam była brama garażowa, to było, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bardziej niebezpiecznie. Natomiast no, bardzo często jest tak, że coś robimy na ogrodzie i tak dalej, korzystamy z garażu, wchodzimy, wychodzimy, no ta brama jest cały czas otwarta, no ale jakby jest bardziej do środka. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Dodatkowo byłby problem, jeżeli na przykład zrobilibyśmy bramę tutaj z tej strony, musielibyśmy się cofnąć, podjazd tutaj by zupełnie inaczej wyglądał i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jak najbardziej spoko. A, jeszcze mi się przypomniało, w garażu mamy, słuchajcie, ogrzewanie podłogowe. Powiem wam, że korzystaliśmy z niego chyba tylko raz. Przez tydzień były takie potężne mrozy, no i tutaj w garażu już się zaczynało kręcić w około 3-4 stopni, więc uznałem, że to jest moment, żeby to ogrzewanie włączyć i podniosłem temperatury chyba do 12 czy 13 stopni, czy nawet 15, jakoś tak. Więcej razy tego nie używałem, no ale myślę, że to jest zerowy koszt przy robieniu podłogówki. Dodatkowo jest czujka jeszcze na światło, to jest na pewno mega opcja, i przycisk na bramę, tylko tego jeszcze nie mamy podłączone. No i mamy dwie siły zrobione w razie tam elektryka kiedyś. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do drugiej części materiału. Nie wiem, czy to będzie w tytule, czy nie. Porządek oczywiście tutaj zrobię, natomiast już tutaj nic nie zmieniam, nic nie dokładam, z tego względu, że tak naprawdę stąd wszystko wyleci. I tak jak sobie kiedyś obiecałem, że jeżeli będę miał dom, będę miał garaż dwustanowiskowy i będą te samochody, to chciałbym, żeby te samochody stały, bo to jest bardzo duża wygoda, jeżeli chodzi o samochody w garażu. No, a to wszystko wyleci na rzecz tego, co powstanie tutaj w tym miejscu. Na razie mamy tutaj blaszaka, który znika, i w jego miejsce, a w zasadzie powiększone o kilka razy, powstanie drugi budynek magazynowy, garażowy, jak zwał, tak zwał. 35 metrów kwadratowych, będzie miał tam jakieś poddasze, gdzie będzie można pewnie sobie schować jakieś rzeczy. Tutaj najprawdopodobniej też będzie czarna brama, dodatkowo będą drzwi, jakieś tam okno, wszystko będzie w takim stylu, w jakim jest dom. No i tutaj oczywiście już moja zapowiedź dla was, bo powstanie seria filmów związana z budową tego garażu. Będziemy wykonywać to między innymi własnymi rękoma. Zresztą wszystkiego się dowiecie w tym takim pierwszym filmie otwierającym. Kilka odcinków na pewno powstanie. Budowa takiego dodatkowego garażu od A do Z. Nie wiem, czy po taniości, natomiast na ten research, który zrobiłem w tym momencie, wydaje się, że jest to najtańsza opcja, jaką mogliśmy wybrać, no ale to o tym powiem wam po prostu w kolejnym materiale, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do zostania na kanale. Mam jeszcze prośbę, jeżeli macie jakieś podpowiedzi, co w takim garażu zrobić i tak dalej, to możecie zostawić w komentarzu taką informację. Na pewno z jakichś skorzystam, bo nie o wszystkim pamiętam, nie o wszystkim wiem. Na początku też mogę wam powiedzieć od razu, że tutaj z kostki będziemy się odsuwać od kostki około metra, i tak się zastanawiałem, co tutaj dać, czy zrobić teraz przedłużenie tej kostki, wywalić te krawężniki i po prostu do garażu zrobić przedłużenie kostki. Myślałem też o tych takich płytach ażurowych, potem o takich plastikach, żeby zasiać trawę w tym miejscu, ale
chyba skłania się, żeby zrobić kostkę, jednak mimo wszystko będzie bardziej praktycznie. Jak już garaż, to tam też oczywiście się znajdzie miejsce obok na śmieci, może jakaś też mała wiatka na przyczepę. Zobaczymy, wy zobaczycie, wszystko będzie powstawało na waszych oczach. Jeżeli chcielibyście coś zobaczyć w związku z budową takiego garażu, to też dajcie znać w komentarzach. Postaramy się dograć takie informacje, gdy będziemy tworzyć ten garaż. Także co? Wyczerpałem temat, moi drodzy. Widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku.